Najlepszy z Polaków w piątkowych kwalifikacjach. Piotrze, jak jest u Ciebie z językiem niemieckim? Ja nie wiem, ale ten Yukia, normalnie tyle pieniędzy się poszło, jak do Japonii, no nie. No. Co ja bym zakupił za to? Co, ale tu podatki wysokie, to wiesz, to nie ma aż takiej wielkiej straty. No, ale jakie by co mówiłeś? Nie, pytam jak u Ciebie z niemieckim. Bo jak wylądowałeś, to tutaj pani speaker krzyczała, że Weltklasse atletę i w ogóle, to takie fajne. Ja jedno słowo znam, ale nie będę go mówił na głos. Okej, dobra. Dobrze, ale przyjechał zawodnik klasy światowej i zrobił swoje dzisiaj w kwalifikacjach. Tak to można podsumować? Tak, no fajnie. No można powiedzieć, że tak. Że tak, pierwszy, no to tak trochę nie miałem kontaktu w ogóle z bazą. Drugi już był w miarę fajny. A teraz to ja nie wiem, no ja już nie pamiętam, kiedy tak dobrze skoczyłem, ja nie wiem, co to się stało normalnie. To tak, taki jeden chyba lepszych w tej zimy. Ale poczekaj, bo ty zawsze mówisz, że przecież ty dobrze skaczesz, to... No tak, no ale dobrze, ale bezobjawowo. A teraz już taki objaw, taki poważny objaw się pojawił. No i w sumie nie wiem, no tak no fajnie, fajnie, tak. Już nie pamiętam, kiedy mi tak fajnie oddało, narotowało. Tam ciąg z tyłu był, bo jakbym tam miał z przodu, no to ja bym tam leciał, nie? No ale że było z tyłu, no to mi tam dużo punktów dodało. No i ten Yukia, no, to tyle pieniędzy, no nie. No, już nie bywały, ale wiesz, to dzisiaj mniej do wygrania, jutro więcej, to ważniejsze. A no tak, no to, albo tu jutro zawody są. No oczywiście, no, właśnie. Jutro zawody. No, także na jutro się trzeba przyszykować. No i tak, no i cieszyć się z tego, że możemy skakać, że możemy tu być, pogoda jest fajna. Zimowo normalnie to tak, aż nie, jak nie w zimie, no już dawno nie było tak zimowo. I w Planicy była zima, i w Kusamo była zima, i tu jest zima normalnie. Od początku sezonu piękna zima. Ja nie wiem, ja już dawno nie pamiętam, kiedy taka zima była, a tu jest i fajnie. To prawda, Piotrek, to jeszcze dwa pytania. A jedno całkiem poważne o ten brak kontaktu z bazą, bo ty często powtarzasz, że ten pierwszy dzień to jest taki, że nie do końca jeszcze wiesz, co się dzieje. Zastanawiam się, czy wtedy przychodzi trener i mówi: Piotrek, weź się w garść, albo nawet coś tam przez głowę delikatnie, czy jak to się załącza? Nie, już nie mówi. Już porzucił nadzieję. To nie ma sensu. Nie, no ja tak mam, no tak. Nie wiem, no czasem tak mam po prostu, że po prostu gdzieś tam trzeba jakieś takie tryby poprzestawiać. Czasem mi się tak trochę później przestawiają. I jak już tak mnie złapie ten, no to już tak wiem co się dzieje, wiem gdzie jestem, wiem co robię. A to czasem właśnie tak się zdarza, właśnie takie, że po prostu mój układ nerwowy nie funkcjonuje tak jak trzeba. No ale dzisiaj no tak obudziłem się po pierwszym, tak, no mimo tego, że tam se klepłem w bóle w tym treningowym, no to tam nie zrobiło to na mnie wrażenia, tylko po prostu robiłem sobie swoje cały czas. Po malutku rozgrzewka, no bo ja już swoje lata mam, no to też już nie mogę za szybko, no bo bym coś naciągnął, jeszcze by mi w plecach głupło. Jak Dawidowi, no i co by było, i kto by skakał, nie? A tak no to myślę, nie, no to tak okej, no tak po malutku się przygotowałem do tego skoku, no i... I było no dobrze. No tak. I ten Yukia, oj. O, właśnie przechodzą, ja powiem, że dobra, to życzę Ci jutro rewanżu na Yuki. Życzę Ci, że powtórki sprzed 2 lat tych wyników, to było wtedy fajnie. I niech tak będzie także i jutro. Dzięki bardzo, dzięki. Dziękuję.